to nie jest serial, do których troszeczkę nasze telewizje nas polskich widzów przyzwyczaiły. To jest serial premium i możemy się popuścić w wodze fantazji i to zrobiliśmy. Zdaje się, że to jest pierwszy serial, no na pewno Kanału Plus, który jest również ma komediowe zacięcie. Piotr Grabowski, on przede wszystkim jest podwójny główny bohater. On gra dwóch, którzy wpadli na siebie w sposób dosłowny, to nagle zrozumieli, że ich życie już nie będzie takie samo, jak było wcześniej. Zwłaszcza, że jeden z nich jest objęty programem ochrony świadków koronnych, a drugi jest dyrektorem więzienia żeńskiego. Jeden ma więcej cech pozytywnych, drugi bardziej jest... nie udał się do końca. I będziemy wiedzieli dlaczego. Każda z postaci na własny sposób jest pokręcona. Nawet te dobre, czy tak zwane pozytywne postaci. Nie ma tu postaci jednoznacznie złych. Jest dużo za to języków używanych w tym serialu, bo to jest serial europejski, który się toczy tu i teraz. Także języków ja już sam naliczyłem, chyba z 12 różnych jest. Oczywiście będą napisy, więc proszę się nie martwić. Tak, oryginalny scenariusz, pomysł na to i szansa na zrobienia w warunkach polskich serialu, którego jeszcze nie próbowaliśmy robić, przynajmniej tutaj. To znaczy kryminału z elementami komediowymi, ale w stylu bardziej Fargo, czy Ozark, czy Breaking Bad. Bo jakby odnosząc się do tych jakby najwybitniejszych seriali zagranicznych. Ale tu mieliśmy szansę zrobić o podobnym jakby splątaniu losów ludzi dobrych i złych, żyjących wbrew prawu i zgodnie z prawem, młodych i starych. I podręcznikowy przykład dobrego scenariusza, że na początku mamy bohatera, który przeżywamy z nim jego podróż przez coś i na końcu drogi jest już innym człowiekiem.